No i cześć, witam was. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w nowym miejscu. Taki trochę boczny mostek, stary. No ale co najważniejsze, idę zobaczyć, czy kanał nie zamarzł. Bo jeżeli kanał zamarzł, no to nic nam z tego nie wyjdzie i nie porzucamy. Także chodźcie, pokażę wam to miejsce i sprawdzimy przy okazji, jak wygląda woda. Troszkę kiepska sprawa jest, że jest tak bardzo zimno, bo nawet nie ma jak kamienia znaleźć, żeby sobie rzucić, sprawdzić, czy woda jest, czy jest gruby lód, czy nie, bo jak jest cienki lód, to nie ma problemu, no ale niby woda widać, jak płynie pod to cienką warstwą lodu. Patrzcie, pokażę wam, tak to wygląda. No ale nie, spróbuję zaraz znaleźć jakiegoś badylka, jakiegoś coś i sprawdzić, albo po prostu rzucę magnesem i zobaczymy, co tu wyjdzie z tego wszystkiego. No miejsce jest fajne, powiem wam, naprawdę jest ciekawe miejsce. Wygląda fajnie. Zejdziemy tu na bok, ja wam pokażę, jak wygląda ten cały mostek, wiecie, bo no bo jest stary, jest to stary jakiś przejazd. Tutaj lasem się wjeżdża, z tyłu widzicie, wjeżdża się też do lasu. No zobaczymy, jeżeli nie tutaj, no to pojedziemy gdzie indziej, pojedziemy najprawdopodobniej w miejsce też, w którym już byłem. No ale jeszcze, no zobaczymy zaraz. Tak on wygląda, także widzicie, no taki fajny stary mostek betonowy w blasku. No może być ciekawie, może się tu kryć dużo fajnych rzeczy. No ale, ale nie wiem, no zaraz zobaczymy, zaraz sprawdzę ten lód i ogarniemy. Jeżeli nie będziemy tu łowić, to pojedziemy w stare miejsce, które dobrze znacie, a które chętnie, bardzo chętnie przerzucę barbarzyńcą. Pojedziemy do starego portu. Tam właśnie pojedziemy, zobaczymy, czy jeszcze wyjmiemy jakieś haki albo inne ciekawe rzeczy. Także widzimy się za chwilę, ale gdzie? To nie wiem, nie powiem wam, zaraz zobaczę. Także do za chwilę, hej. Słuchajcie, jesteśmy, zostaniemy tu. Rzuciłem kilka kawałków lodu większego na brzegu, znalazłem do ten. Okazuje się, że to jest bardzo cienka warstwa, także spróbujemy tu porzucać i zobaczymy, czy coś wyjdzie. Już wam pokazuję, jak ta cienka warstwa lodu tu wygląda. Pyk. Pięknie się magnes wbija. Że parę rzutów i się rozbije. Zobaczymy, czy tu w ogóle coś wyjdzie w tym miejscu. Się okazuje, że tu jest w miarę płytko. No i dobra, mamy pierwszy podlodowy fancik dzisiaj. Naszym pierwszym podlodowym fantem jest jakaś rura. Jest to kawałek jakiejś rury. Taki kawałeczek. Dobra, zaczęło się fajnie. Ja rzucam, będę miał, to będę wam pokazywał. No dobra, słuchajcie. Drugi fancik się trafił. Zaraz zobaczymy, co to. Co nam się tu trafiło? Śrubka. Śrubka się nam trafiła. W sumie ciekawe miejsce jak na taką śrubę, nie? Bo tu nie ma przecież torów kolejowych ani niczego. No ale trafiła się śrubka. Proszę bardzo. Trafiła się śrubka i jakiś taki gwóźdź większy. Dobra, idzie. Idzie coś do góry. No i taką rurkę mamy, moi drodzy. Następną. A, się z syfu z niej wylało. No i coś nam się trafiło. Trochę się lodu rozbiło, wygodnie się rzuca. I zaraz zobaczymy. Chodź tu. A, no i patrzcie, drugą śrubkę mamy, taką samą. Do kompletu. No i co tam jest? Kurde, trzecia śruba. Następna śruba.
Jest trzecia śrubka. No i dobra, mamy następną rzecz. Zobaczymy, co to jest, bo też trzymało. Mu trzymał. Ej, następna śruba. Ile ich tu jest? Ciekawe. Ciekawa sprawa. Czwarta. Czwarta i mamy kawałek śrubokrętu. To był kiedyś śrubokręt, patrzcie. Widzicie? Ale nie ma rączki. Tu ma końcówka i tu była rączka. No i hej. Hej, witam kolejną śrubkę. Proszę bardzo. To już piąta dzisiaj. Piękna, taka w zestawie ze wszystkim razem. Opa. Ale tam chyba jeszcze coś było. Zaraz zobaczymy. No i następna śrubka do kolekcji. Cyk. A, dobrze złapało. O, w tą stronę poszło. Coś ładnie złapało. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda się to wyjąć, że wyjdzie. Oj. Delikatnie, powolutku. Ach, mu jest bardzo problematyczny. Dobra, chyba poszło. Tak, mam to. Ale... ale kawał. Co to jest? Oj. Aha, co to jest? No słuchajcie, takie wielkie metalowe koło, ale ciężkie. Nie wiem od czego. Jakiś wózek, coś, nie wiem. Może czołg. Dobra, idę zobaczyć, coś jeszcze tam jest. No i dobra, jest to jedna z rzeczy, które tam leżą. I przykrywka. Powiem wam, dziwi mnie to, że jest to zwykły most, którym auta jeżdżą, a są tu typowo kolejowe znajdy. Chyba że kiedyś może tędy tory szły, nie wiem. Może. No i mamy jakiegoś fancika następnego. A fancik to wygląda jak klosz od jakiegoś motocykla. Może tam motocykl jakiś stary leży w takim razie. Bo jest cały czas coś, ale nie mogę tego zahaczyć, no. Łapie i zjeżdża i puszcza. No to jest klosz. No to teraz się bardzo zaciekawiłem. No, coś przyłapało, coś jest. Idziemy do góry, ale śruba wielka. Długa. Długa, piękna śrubencja. Opa, super, ale fajnie. Kurczę, bałem się, że bit nie będzie, ale to wcale nie jest tak źle, wam powiem tutaj. Co to jest? Co to jest? Panie szefie, co to jest? Kurde! Coś ja tu wyciągnąłem znowu.
Ale... jest muł. Może tak? Jakiś błotnik wygląda. Nadkole jakieś? Nie wiem. Próg tu jest. Tu jest coś takiego. Jest to taka blacha we wzorki. Czy to tak było? Nie wiem. Ej, nie wiem. Może ktoś ma pomysł, co to może być? Co to może być? Albo w tą stronę, albo w tą stronę, no nie wiem. Coś takiego. A to nie było, czekajcie, to tu nie było, tak? Przykręcone tam i to nie jest właśnie jakiś próg. Próg do wchodzenia chyba, jakiegoś traktora. Widzicie, to jest na niebiesko. Tu było w tą stronę, tu było tak przykręcone, tu się zawiało nogi i się wyżej wchodziło. Może coś takiego, co? No nie wiem. Jak macie pomysł albo wiecie, to chętnie się dowiem. Ciężki magnes, ale nie wiem, czy to złapało się coś, czy syf jakiś jest na magnesie. O! Co to jest? Co to za wór się złapała w worze coś? Co to jest? Naprawdę? Jakie świnie, zobaczcie. Części od motocykla, od jakiegoś motocykla albo skutera. Macie lusterko. Lusterko. Tu jest świeca. Jakaś śruba. Jakiś taki drążek od czegoś. Co to jest? Jakaś pokrywa od czegoś tak samo. Jakieś śrubki, przewody. Jest jakiś taki klucz chyba jakiś, albo kawałek czegoś, nie wiem. Łączki, opaski metalowe. No po prostu, o, kombinerki, patrzcie. Patrzcie, kombinerki były też w środku, widzicie? Że ktoś porządki w garażu robił. Co to jest? Następna śruba jakaś. Opaska jedna, druga, podkładka. Coś jeszcze? Śruby, śruby. No jest, no widzicie, no syf. Totalny syf wrzucony w worze do wody. Dobra, mamy fanta. Mamy fanta, mamy następną śrubę. Z tej strony same śrubki są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siódma. No i dobra, ładnie coś przyłapało. Kawałek dalej. Zaraz to ściągniemy, zobaczymy, co tam jest. Chyba coś może większego, czy nie? Och, na pewno coś większego, patrzcie. Co to jest? Jakaś blacha. Talerz, patelnia? Co to jest?
To jest stara patelnia. Patelnia, ale jaja. Patrzcie teraz, jestem na dole i przy samym brzegu w mule mi coś przyłapało. Przy samiutkim brzegu taki pręcior jakiś. Śruba następna. Mamy następne zahaczenie. Och, coś jeszcze jest. O, proszę. Garnek. Kuba, to dla ciebie. Ty zawsze garnki wyciągałeś. To są moje pierwsze. Także Jacob July. This is for you. Garnuszek emaliowany. Co tam mamy na nim? Czekajcie. Osiemnaście centymetrów. Chyba. 28? Nie wiem, nieważne. Stój. O Jezu, ale tu ślisko szarpie się z czymś bardzo dużym. Udało mi się to z mułu ruszyć. Ale jest strasznie ślisko. No chodź. No chodź tu do mnie. Już bąble widzę, że idą z dna. Może być coś długiego, jakiś pręt długi, może jakaś rura. Nie wiem, zaraz zobaczymy, no. Chodź tu, cholera jasna. Jo! Sztanga jakaś? Co to jest? Czekajcie. Tak, wrzućmy tak to do garnka. To nasz... śrubę. Raz i dwa. I wciągnijmy to. Co to jest za... to jak śruba? Nie mam pojęcia. No ale poszło, udało się. Jest. Aha, mamy to. Mamy to. Puszczaj to, to już nie twoje, tylko moje. Wszystko by chciał dla siebie, zasraniec, widzicie go? No. Kawałek jest, ile to ma? Raz, dwa. No dwa z groszem, 2,20, może 2,5. No nieźle. Rzucamy dalej tam. Bardziej pod most trzeba rzucać. Dobra, słuchajcie, udało mi się złapać coś wielkiego. Teraz zobaczymy, co to jest, bo nie mogłem tego z brzegu wyjąć. O, kolejna. Ale siedzi. Chodź. No, poruszaj się trochę. Drugi, ten taki słupek, śruba, nie wiem, co to jest. No, chodź, oddawaj to. Ty mule. O, ale ciężkie. Poszło. Druga sztuka. Ale jesteś ciężkie. Ale ciężkie. W cholerę. No i okazuje się, że pod mostkiem coś leży. I to coś niemałego. Rogi byka.
To są rogi byka jak nic. Mówię wam. Skamieniałe rogi byka. Jak wuj. To był łeb i do przodu. Nie no, świruję. Ale powiem wam, no. Ładny fancik. Duży. Kurde, chyba. Co to jest? Patelnia? Garnek znowu? Przykrywka jakaś? Przykrywka od garnka. Przykrywka od garnka. Patrzcie no. Brudasy zasrane. Śmietników nie mają. No i patrzcie na sam koniec, jaka blaszka się ładna podłapała. Czerwoniutka, piękna. Nie jest stara wcale ta blaszka. Takie cudeństwo. Bardzo ładna, fajna jest. Tu ją na lusterku sobie położę. No słuchajcie, ja już po połowie. Wszystko spakowane w auto, zwijam się do domu. Powiem wam, że myślałem, że będzie biednie na początku, myślałem, że będzie kiepsko, a okazało się, że no nazbierało się tych fancików i tych śrubeczek trochę się zebrało, tam było z 10 tu chyba. I te dwie wielkie takie jakby sztangi, te śrubek i stojaki, nie wiem co to było dokładnie, które było bardzo ciężko wyjąć. No trochę się rzeczy nazbierało, ta torba z tymi śmieciami, tam z lusterkiem tym pobitym od jakiegoś skutera albo motocykla, kombinerki, jakieś tam przewody, świeca była żarowa. No trochę się nazbierało tego wszystkiego, powiem wam, no nazbierało się, jest fajnie. Uratowany wypad, myślałem, że będzie bidnie. Bałem się, że nic nie znajdę, że nie będę mógł powiedzieć, że coś znowu wyczyściłem. No nie, nie, no, no fajnie, fajnie, uratowało się. I powiem wam, znalazłem, dzisiaj w sumie wpadłem na to nad ranem, znalazłem patent na GoPro. Znalazłem sposób, żeby GoPro mi nie padało. Tym sposobem jest powerbank. Powerbank mam połączony kabelkiem cały czas na sztywno z GoPro, dzięki czemu bateria się nie rozładuje, ponieważ powerbank bardzo mocno trzyma i mogę cały czas nagrywać, także mam nadzieję, że już nie będzie takich akcji jak na ostatnim filmie, że będę musiał dogrywać tylko jakieś kawałki telefonem, tylko że już będzie cały czas wszystko w ładnej, pełnej okazałości. Także odcinek może biedniejszy niż poprzednie, no bo jednak nie było żadnych broni, żadnych efektów, nie wiadomo czego. No ale najważniejsze jest to, że woda posprzątana, mniej syfu w niej, wyjazd zaliczony, czas na dworzu przy pięknym śpiewie ptaków spędzony. I z mojej strony będzie na dzisiaj to tyle. Lajkujcie, jeżeli wam się podoba. Jeżeli się nie podoba, no to nie lajkujcie tam w dół, aczkolwiek wolałbym w górę. Jak nie subskrybujesz kanału, to tu po tej stronie na dole, tam pod filmem, czerwony przycisk subskrybuj. Ewentualnie w dolnym rogu ikonka moja mała, także też ją można wcisnąć, żeby zasubskrybować kanał. Mam nadzieję, że się podobało. Okoliczności, tak jak widzicie, no bardzo fajne są tutaj, jest bardzo ładnie. I tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Hej! Ha 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 ha.